Siostry i bracia, każdy z nas zapewne uświadamia sobie, że ma Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Go w sakramencie Chrztu Świętego w sposób szczególny, w sakramencie wierzbowania. On jest w nas. Żyjemy dzięki Bogu. Przeżywając ten czas rekolekcji, chcemy sobie uświadomić, kim On jest. Najlepiej poznać Go ze słowa, które zostało spisane, a które nazywamy Biblią czy Pismem Świętym. Chociaż Stary Testament nie mówi o Duchu Świętym jako o sobie, to jednak na podstawie Nowego Testamentu, na zasadzie reinterpretacji, możemy zobaczyć wiele tekstów Starego Testamentu, które wskazują na Ducha Świętego. Zresztą w wyznaniu wiary, w credo, my mówimy, że przemawiał przez proroków. W Starym Testamencie takim słowem dla przypomnienia, które określa Ducha Bożego, jest słowo ruach, co się tłumaczy wiatr, ale też klimat. A zatem, kim jest Duch Święty? Jest taką osobą, boską osobą, która stwarza klimat, w którym możliwe jest życie wieczne. Dzięki Duchowi Świętemu możemy żyć wiecznie, a otrzymaliśmy Go za cenę męki i śmierci Jezusa. I Duch Święty stwarza taki klimat, w którym my żyjemy. Klimat sprzyjający życiu. I powiedzieliśmy sobie wczoraj, że ten, kto uświadamia sobie, że ma Ducha Świętego, musi się do Niego upodabniać, a więc też stwarzać wokół siebie taki klimat sprzyjający życiu. Nie śmierci, ale życiu. I w Nowym Testamencie Jezus nazywa Ducha Świętego Parakletem. Też mówiliśmy wczoraj, dla przypomnienia, to słowo paraklet oznacza pocieszyciela. Słyszeliśmy dzisiaj też w Ewangelii o tym, czy w tym psalmie przed Ewangelią, że ja będę prosił Ojca, a da wam innego pocieszyciela. Duch Święty jest pocieszycielem, ale też jest obrońcą, jest adwokatem. To słowo paraklet, wzięte jest z języka greckiego, ma bardzo głębokie znaczenie, bardzo wymowne znaczenie. Starożytne teksty mówią, że to był ktoś taki, kto swoim autorytetem wybawiał oskarżonego przed sądem od kary. Kiedy pojawiał się w sądzie paraklet, oskarżyciel milknął, a sędzia uniewinniał oskarżonego. Paraklet nie musiał nic mówić. Wystarczy, że stanął obok oskarżonego. I oskarżony stawał się wolny, niewinny. Jezus dał nam Ducha Świętego, Parakleta, który jest przy nas, jako nasz obrońca i czyni nas wolnymi od wszelkich oskarżeń. I ten, kto ma Ducha Świętego, kto się otwiera na Ducha Świętego, musi też sobie uświadamiać, że nie tylko ma stwarzać taki klimat sprzyjający życiu, ale musi stawać obok oskarżonych, bronić oskarżonych. Nie może stanąć po stronie oskarżycieli, bo szatan to oskarżyciel. Takie jest znaczenie tego słowa. Jest tym, który oskarża, który się sprzeciwia, jest przeciwnikiem. Duch Święty jest obrońcą. On broni. Więc jeśli mówimy, mamy Ducha Świętego, to nasze czyny mają o tym świadczyć, czy bronimy oskarżonych, bronimy tych, którzy są oskarżani, którzy są potępiani. Powinniśmy stanąć przy oskarżonych i swoją osobą zaświadczyć, są niewinni.
I o tym mówiliśmy nieco więcej wczoraj, w pierwszym dniu rekolekcji, dzisiaj dla przypomnienia i też dla takiego uświadomienia sobie dla tych, którzy przyszli dzisiaj. Jak On działa? Jak Duch Święty działa? Kiedy Duch Święty przychodzi, dzieje się coś niezwykłego. I chciałbym posłużyć się tekstem z Ewangelii Świętego Marka, z pierwszego rozdziału. Tam jest powiedziane, że Jezus przyszedł nad Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana. I gdy wychodził z wody, Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Niego. Jezus miał, jak wiemy, około lat 30. Kiedy Duch Święty stąpił w postaci gołębicy na Niego, to niejako zaakceptował całe dotychczasowe Jego życie. Zgodził się na życie Jezusa, jakie prowadził do tej pory. W przypadku Jezusa nie dziwimy się temu. Ale jeśli to odniesiemy do naszego życia, to ta właśnie scena z nad Jordanu może nam przynieść wiele radości i pokoju. Bo przecież my nie mamy takiego świętego życia, jakie miał Jezus. Nie prowadziliśmy takiego świętego życia, jakie prowadził Jezus. Wielu z nas może sobie zarzucić i grzechy ciężkie, i zdrady, i kłamstwa. Wielu z nas oskarża się za podjęcie błędnych decyzji, teraz cierpi, ponosi konsekwencje. Wielu z nas pochodzi może z takich rodzin patologicznych, obciążony jeszcze pokoleniowo i grzechami, i nałogami, i problemami. Może zdarzało się w naszym życiu, że byliśmy źli na Boga, że w takiej rodzinie przyszło nam żyć. Może byliśmy źli na naszych rodziców i na wszystkie sytuacje, jakie nam się przydarzyły dotąd. I może właśnie z tego powodu nie chcemy tego życia, nie akceptujemy tego życia. Działanie Ducha Świętego jest całkiem inne. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy przyjmowali chrzest właśnie teraz, z takim doświadczeniem życiowym, jakie mamy. I nagle widzimy, że Duchowi Świętemu to nie przeszkadza. Wstępuje na nas, przychodzi do nas i nas uświęca, wiedząc, jakie prowadziliśmy do tej pory życie. I to jest niezwykłe, że właśnie ta scena z nad Jordanu, ona każe nam spojrzeć na nasze życie nie przez nasze grzechy i upadki, ale przez obecność Ducha Świętego. Jeśli popatrzymy na apostołów, to nie byli święci ludzie. Oni stali się świętymi, ale nie byli świętymi. Jezus nie wybrał świętych, wybrał grzeszników. I gdybyśmy zajrzeli do Wieczernika, gdzie była sprawowana pierwsza msza święta, czyli ta sama ofiara, którą my dzisiaj przeżywamy, bo ona się obecnie na naszych oczach, to byśmy zobaczyli, że przy stole eucharystycznym Jezus zgromadził ludzką słabość. Bo tam przy stole eucharystycznym siedział Judasz, który go zdradził. Siedział Piotr, którego się trzykrotnie zapał. Siedzieli uczniowie, którzy się sprzeczali między sobą, kto z nich jest większy, najważniejszy. Siedzieli tam uczniowie, którzy, gdy Jezus został pojmany, go opuścili, uciekli z pod lęku o swoje życie. A zatem Jezus przy stole eucharystycznym zgromadził ludzką słabość. To była pierwsza msza święta, pierwsza ofiara na sposób bezkarny, jaką Jezus składał. I kto siedział? Ludzka słabość. Nie było tam świętych. A dzisiaj, czy jest inaczej? Jezus gromadzi ludzką słabość.
ludzi łomnych, grzesznych, zaprasza na Eucharystię. I zatem właśnie dzięki Duchowi Świętemu moja słabość nie jest przekleństwem, nie jest przeszkodą, nie jest porażką, ale jest szansą. Właśnie dzięki Duchowi Świętemu moja słabość staje się szansą na doświadczenie mocy Boga. I to jest niezwykłe. Jeżeli skupię się na obecności Boga, a nie na swojej słabości, będzie to powód do radości, że mimo moich słabości tak mocno Bóg mnie umiłował, tak bardzo wyróżnił, że zaprosił na Eucharystię, że przygotował miejsce przy stole i zaprosił mnie do tego, bym usiadł. To jest niezwykłe. Moja słabość, jeśli w taki sposób spojrzę, nie jest porażką, jest szansą. Weźmy na przykład Pismo Święte. Każdy z was, czytając, zapewne natrafił na takie fragmenty, które są straszne, gdzie jest mowa o gwałcie, o morderstwie, o wojnach, gdzie są zabijane i dzieci, i kobiety, gdzie jest dużo zła, grzechu, bałwochwalstwa, czarów. Nikt z nas nie podjął próby wymazania tego z Biblii, z Pisma Świętego. A mówimy, że to jest Pismo Święte. Mamy ogromny szacunek do Biblii, do Pisma Świętego. Święty Franciszek tak cenił sobie Pismo Święte, że on stawiał znak równości między Pismem Świętym a Eucharystią. Mówi, to ten sam Bóg, ten sam. Inaczej się objawia, ale ten sam. I my mówimy, jest to Pismo Święte, święta historia. I warto sobie świadomić, że Bóg działa w historii człowieka i uświęca ją swoją obecnością. Nie wymazuje zła, ale z tego zła wyprowadza dobro. I to jest piękne, to jest wielkość Boga, że potrafi ze sprawy prowadzić dobro, co może niejednego zdziwić i zaskoczyć. Gdyby człowiek podjął trudny wysiłek wymazania tego zła, to by pozbawił Boga możliwości dobra, wyprowadzenia dobra z tego zła. Dlatego nie możemy cofnąć historii i nie możemy niczego złego wymazać z naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że w tej historii naszej jest obecny Bóg. Jest obecny Bóg. On jest obecny od naszego poczęcia, aż do chwili obecnej. Jest tym bardziej obecny, kiedy doświadczamy zła. W Starym Testamencie powiedział, nie opuszczę Cię, ani nie porzucę. W Nowym Jezus mówi, jestem z wami przez wszystkie dni. Czyli te trudne, te bolesne również. Bóg jest obecny. Mało tego, warto sobie też uświadomić to, że jest tam obecna Jego Matka. Jeśli Maryja jest naszą Matką, wierzymy w to mocno, czy Matka może zostawić dziecko, nawet jeśli popełnia jakieś zło, czy z tego powodu, że popełniło zło, wyrzeka się dziecka? Żadna ziemska matka nie wyrzeknie się dziecka, które czyni zło. Mało tego, tym bardziej jest przy nim, tym bardziej jej zależy na dziecku. A co dopiero, jak chodzi o Maryję czy Jezusa. Oni zawsze są przy nas. W tej historii trudnej, bolesnej, kiedy grzeszyliśmy, oni byli obecni, więc gdybyśmy wymazali z naszego życia te trudne historie, pozbawilibyśmy jej Boga. Odrzucilibyśmy Boga, Jezusa, Maryję, którzy byli obecni w sposób szczególny. Właśnie wtedy, kiedy grzeszyliśmy, bo bronili nas, by demony nas nie rozszarpały. Bo każdy grzech, który człowiek popełnia, jest oddaniem się już w objęcia złego.
Zło może wtedy człowieka zagarnąć i porwać do piekła, a jednak zło nas nie porwało. Ktoś nas wtedy bronił. Komuś zależało na nas, ktoś sprzeciwił się złemu, stanął przy nas i nie pozwolił. Nie pozwolę Tobie dotknąć tego człowieka, nawet jeśli on się Tobie oddał. Nie pozwolę mu zrobić jakiejkolwiek krzywdy, dopóki tchnienie ducha jest w jego piersi. I to jest niezwykłe, że my sobie tego nie uświadamiamy, ale to jest powód do radości, do świętowania. Że w mojej słabości objawia się moc Boga, Jego miłość, Jego miłosierdzie. I to nam przypomina właśnie ta scena z nad Jordanu. Duch Święty, który nas uświęca. Co prawda otrzymaliśmy go, kiedy byliśmy mali. Jeszcze mówić, żeśmy nie potrafili. Ale to jest to samo, tak jakbyśmy go otrzymali w dorosłym życiu, bo nigdy nas nie opuścił. A zatem Jego obecność uświęca wszystkie przestrzenie naszego życia. I drugi taki moment, żeby zobaczyć, jak Duch Święty działa, oprócz tego, że uświęca nasze życie, również to takie grzeszne. I dzięki Niemu mamy szansę, nawet kiedy doświadczamy porażki. I porażka nie jest porażką, tylko właśnie szansą na doświadczenie mocy Boga. To druga taki znak, jak Duch Święty działa w nas, to ten moment, kiedy Jezus wychodzi z wody i słyszy głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany. Tyś jest moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. Bóg się przyznaje do Jezusa. Coś podobnego stało się, kiedy my zostaliśmy przeniesieni do świątyni w czasie chrztu. Bóg wtedy się do nas przyznał. To jest mój Syn, to jest moja córka. I też może nie za bardzo rozumiemy, co tak to naprawdę oznacza. Ale warto sięgnąć do tego, co działo się w starożytności. Otóż właśnie w tamtych czasach władca, który miał syna, kiedy on wchodził w wiek dorosły, budował scenę i na tej scenie stawiał swojego syna. Jego poddani gromadzili się wtedy przed sceną i ojciec stawał obok syna i mówił: od tej pory ten człowiek jest pełnoprawnym moim synem. Cokolwiek on wam powie, to tak, jakbym ja wam powiedział. Cokolwiek on wam uczyni, to tak, jakbym ja wam uczynił. I cokolwiek wy jemu powiecie, to tak, jakbyście mnie powiedzieli. Cokolwiek jemu uczynicie, to tak, jakbyście mnie uczynili. I wszyscy poddani wiedzieli, że od tego momentu trzeba liczyć się z synem. Bo syn jest jak ich władca, jak król. Trzeba otaczać go szacunkiem i trzeba wiedzieć, co jemu powiedzieć, by się nie narazić władcy. Coś podobnego stało się w sakramencie Chrztu Świętego. Bóg zebrał wszystkie duchy anielskie, ale też myślę, że wobec tego świata mrocznego, wobec demonów ogłosił, a przede wszystkim może wobec nich ogłosił: od tej pory ten człowiek jest moim synem, moim dzieckiem. Cokolwiek on wam powie, to tak, jakbym ja powiedział. Cokolwiek wam uczyni, to tak, jakbym ja uczynił. Cokolwiek wy jemu powiecie, to tak, jakbyście mnie powiedzieli. I cokolwiek jemu uczynicie, to tak, jakbyście mnie uczynili. Od tego momentu właśnie wszyscy zaczęli liczyć się z nami. Bo wiedzieli, że za nami stoi Bóg. I tu już nie ma żartów. Trzeba naprawdę okazać szacunek i posłuszeństwo. Jezus mówi: dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika i nic wam nie zaszkodzi. Mamy władzę. Możemy rozkazać demonom i odejdą. One to wiedzą. Ale my często o tym nie wiemy. Nie uświadamiamy sobie. Popatrzmy na policjanta. On ma władzę. On może być takiej mizernej postury, ale wystarczy, że machnie lizakiem. Zajmuje się samochód ciężarowy, nieważne z jaką jedzie prędkością.
swoją ludzką siłą, oparcie o swoje mięśnie, nie zatrzymałby takiego pojazdu, by go zmiótł. A wystarczy, że machnął nizakiem, który jest znakiem jego władzy. Od razu się zatrzymuje każdy. Bo wie, że jeżeli tego nie zrobi, to będą konsekwencje. I tak jest w świecie duchowym. Cokolwiek powiecie, to zostanie spełnione, bo tak jakby Bóg powiedział. U proroka Izajasza przeczytamy takie słowa: kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. Bóg się utożsamia z nami. Jeśli ktoś cię krzywdzi, krzywdzi mnie. Jezus też to potwierdza. Nie cokolwiek uczynili, byście jednemu z tych moich braci najmniejszych, nie uczynicie. Jeżeli kogoś ranimy, ranimy Boga. To jest ogromna odpowiedzialność. Ale jeśli ktoś ciebie rani, rani Boga i Bóg staje po twojej stronie, on zaczyna cię bronić. Ten paraklet właśnie jest takim obrońcą. On nie pozwoli cię skrzywdzić. Nie pozwoli ci się potknąć. Jeśli masz tego świadomość, to też jest powód do radości. Duch Święty właśnie jak działa. Uświadamia ci nieustannie, że jesteś dzieckiem Boga. Nie bój się, nie lękaj. Masz moc i władzę. To nie ty masz się lękać zła, ale zło ma lękać się ciebie. To nie ty masz uciekać od zła, ale zło ma uciekać od ciebie. Ten, który jest w tobie, jest mocniejszy od tego, co jest na zewnątrz ciebie. Zło jest słabsze od Boga. Jeśli masz Boga w sercu, to ufaj Mu, że obecność Boga sprawi, że zło, które jest na zewnątrz, ucieknie. Ty nie uciekaj. Nie masz powodu do ucieczki. Nie lękaj się, bo nie masz powodu do lęku, bo nic ci się złego nie stanie. Bo jesteś dzieckiem Boga. I On jest tym, który cię chroni, który cię broni. I to jest niezwykłe. I tutaj też to działanie Ducha Świętego tak jak pozwala nam zaakceptować naszą przeszłość i moglibyśmy to w tym charyzmatycznym znaczeniu powiedzieć, że zostajemy wtedy uzdrowieni wewnętrznie. Bo nasze rany, które nam zostały zadane wcześniej, zostały uzdrowione, już nie bolą. Tak tutaj człowiek sobie uświadamia, że jest dzieckiem Boga, że Bóg jest jego Ojcem. I zwróćcie uwagę, że ta modlitwa Ojcze nasz wtedy wygląda całkiem inaczej. Człowiek staje i mówi: Ojcze. Nagle to zmienia perspektywę. Ja mówię do Boga: Ojcze. I to słowo sprawia, że nawet nie mogę zrobić kroku dalej w tej modlitwie, bo już samo to słowo budzi takie niezwykłe uczucia, że coś niezwykłego dzieje się w moim sercu. Oczywiście, jeśli ktoś ma takie negatywne doświadczenie ojca, bo był despotą na przykład, był złym człowiekiem, nieobecnym, to takiemu człowiekowi na pewno jest trudniej wtedy tego doświadczyć. Ale jeśli ktoś nie ma takich negatywnych doświadczeń, to już ta modlitwa Pańska sprawia, że człowiek wpada w ogromny zachwyt. Bóg jest ojcem, a czego ojciec odmówi swoim dzieciom? Niczego. Bo kocha. Właśnie ta modlitwa Ojcze Nasz, ona nam mówi: masz ojca, ale ona też mówi: masz ojca, a jeśli Bóg jest ojcem, to ty masz brata, masz siostrę. Nie mówimy ojcze mój, ale ojcze nasz. Więc w ten sposób też Duch Święty mi uświadamia: masz brata, masz siostrę, których Bóg tak samo kocha jak ciebie, więc ty masz kochać ich tak, jak kocha ciebie Bóg. Tą samą miłością, o czym też Jezus mówił, że daje nam nowe przykazanie, byśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. I to właśnie Duch Święty sprawia. On tak działa. Jeśli doświadczasz Ducha Świętego, doświadczasz ojcostwa Boga, takiego wzajemnego braterstwa. Nagle nie patrzysz na człowieka źle, przez jego grzech, przez to zło, które czyni, ale przez miłość. To, co mówiłem wczoraj, chyba, jak dobrze pamiętam, a
właśnie na co zwrócił uwagę ksiądz Józef Augustyn. Walczysz wtedy ze sobą, ze swoim grzechem, urazą. Walczysz z nieprzebaczeniem, z rozdrażnieniem, ale nie walczysz ze swoim bratem i siostrą. Ale jeśli walczysz z drugim człowiekiem, przestajesz walczyć ze sobą. Stajesz się wrogiem człowieka, albo on jest twoim wrogiem, a tym samym stajesz się też nieprzyjacielem Boga. Jeśli nie walczysz z człowiekiem, to znaczy, że walczysz ze sobą, żeby nie zranić, żeby nie skrzywdzić, żeby po prostu kochać, bo mam Ojca, który jest w niebie, i brata, który jest tu na ziemi. I trzecia taka przestrzeń, w której możemy zobaczyć działanie Ducha Świętego, to Jezus, czytamy w tej Ewangelii, jest przez Ducha Świętego prowadzony na pustynię, gdzie przez 40 dni pości jest kuszony przez szatana, a później usługują mu aniołowie. I właśnie ten fragment pokazuje, że kiedy my otwieramy się na Ducha Świętego, kiedy uświadamiamy sobie, że On jest, że działa w nas, czy kiedy świadomie godzimy się na to, żeby działał, automatycznie, niemalże natychmiast On nas prowadzi na pustynię, gdzie nie ma życia, więc my musimy zanieść życie. Jak powiedziałem, kiedy masz Ducha, a Duch Ruach stwarza taki klimat sprzyjający życiu, więc Duch Święty prowadzi cię na pustynię, na przykład relacji małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, wspólnotowych, gdzie jest pustynia, gdzie nie ma życia, gdzie ludzie się kłócą, gdzie są dzikie zwierzęta, swoimi nieprzyjaciółmi, gryzą się, atakują słowem, ranią. Posyła cię na taką pustynię, żebyś stworzył klimat sprzyjający życiu. Czy to w małżeństwie, w relacji małżeńskiej, rodzinnej, wspólnotowej. I jesteś kuszony przez swego ducha do walki z tymi dzikimi zwierzętami. Masz ich przepędzić. Ale ty, mając Ducha Bożego, stwarzasz klimat sprzyjający życiu. Nie walczysz z tymi, którzy są na zewnątrz, ale walczysz z tym złem, który jest w twoim wnętrzu. I dzięki temu inni zaczynają się dobrze czuć z tobą. Niekoniecznie ty się dobrze czujesz, bo na pustyni no, ciężko się dobrze czuć. Jak nie ma wody, jest głód, w dzień jest gorąco, upalnie, w nocy jest zimno. Raczej się człowiek wtedy dobrze nie czuje. Pragnienie jest głodne. Ale inni się dobrze czują, bo stwarzasz taki klimat, który sprawia, że inni przy tobie żyją. Nie gryzą się wzajemnie, nie atakują. I dopiero wtedy doświadczasz czegoś nadzwyczajnego, obecności aniołów. Bóg posyła aniołów. Jeśli stworzysz taką przestrzeń sprzyjającą życiu. I wydaje mi się, że właśnie te trzy takie jakby obrazy pomagają każdemu z nas uświadomić sobie, jak Duch Święty w nas działa. To bardzo pomaga i to bardzo wzmacnia też wewnętrznie, bo pokazuje, że to działanie Ducha Świętego nie jest nam tylko dane, ale jest zadane. Że to nie jest tak, że doświadczę Ducha Świętego i nic nie muszę robić, ale jest to naprawdę taki ogromny trud i wysiłek, żeby żyć w nim na co dzień. To jest ogromne zobowiązanie. Jeśli otwieram się Ducha Świętego, to się zobowiązuję do tego, by On działał przeze mnie. Żeby, tak jak ja, inni również mogli Go doświadczyć. Przez co? Właśnie przez moją miłość. Bo Duch Święty to miłość, objawia się jako miłość. Więc jak On ma zadziałać? Przez moją miłość. I się zgodzę się na miłość. Dalej Duch Święty objawia się w przebaczeniu. Kiedy idę do sakramentu pokuty i kapłan udziela mi rozgrzeszenia, to właśnie działa Duch Święty w przebaczeniu. Więc kiedy ja przebaczam, umożliwiam działanie Ducha Świętego, Duchowi Świętemu. Kiedy przebaczasz urazę, darujesz urazę, przebaczasz doznaną krzywdę, pozwalasz, żeby Duch Święty zadziałał. Nie walczysz, ale bronisz. Pozwalasz zadziałać Duchowi Świętemu, który jest parakletem, jest obrońcą. I to jest właśnie niezwykłe, że Bóg, który może działać bez nas,
nie chce działać bez nas. On liczy na nas, że pozwolimy Mu zadziałać w sytuacji, gdzie działa zło, gdzie zło czuje się pewne. Zło boi się takich ludzi, którzy są pełni Ducha Świętego, bo musi ustąpić, ucieka, bo wie, że jest na przegranej pozycji. I człowiek, który jest pełen Ducha Świętego, który żyje świadomie Duchem Świętym, jest człowiekiem, który jest pełen radości, pokoju, bo Duch Święty też jest pokojem. Jest pełen radości i pokoju. Zmienia po prostu świat, albo inaczej mówiąc, odbiera złemu tę przestrzeń, na której postawi swoją stopę. Tam, gdzie stanie, tam w tym momencie Bóg może powrócić do tego miejsca, które kiedyś zostało mu zabrane przez grzech. Człowiek, Bóg przez człowieka odzyskuje, bo to miejsce staje się święte obecnością Ducha. Nie naszą, ale obecnością Ducha. Pewien myśliciel chrześcijański powiedział, że jeśli dwie osoby postawią na miłość i spotkają się z miłością i ze wzajemną życzliwością, to wtedy Bóg w tym miejscu zaczyna istnieć. Człowiek nie może sprowadzić Boga na ziemię, tylko kapłan. To kapłan ma taką władzę, że na słowa, które wypowiada, Bóg wstępuje w sposób sakramentalny pod postacią chleba i wina. Ale miłość właśnie jest taką mocą, a wiemy, że Duch Święty to miłość objawia się jako miłość, która sprawia, że Bóg zaczyna istnieć w tym miejscu. Co prawda nie na sposób sakramentalny, ale zaczyna istnieć w tym miejscu i to miejsce staje się święte obecnością Boga, bo dwie osoby zdecydowały się na miłość, na życzliwość i spojrzały na siebie przyjaźnie. Zrezygnowały z walki ze sobą, na rzecz walki z tym, co jest w sercu, a co nie pozwala doświadczać Boga na co dzień, też w tych relacjach ludzkich.